trochę na siłę można uznać, że kampanie marketingowe z okazji Prima Aprilis to działanie RTM, czyli Real Time Marketing. Na siłę dlatego, że Prima Aprilis jest obchodzony w zasadzie od średniowiecza każdego roku 1 kwietnia, a więc spodziewamy się tego dnia, tak jak spodziewamy się innych okazji. Zresztą w samej nazwie zawarta jest powtarzalność, jako że Prima Aprilis oznacza, tłumacząc z łacińskiego, właśnie 1 kwietnia. A konkretnie powinno to być dzień 1 kwietnia. RTM to strategia marketingowa, która zakłada reagowanie w czasie rzeczywistym na ważne i cieszące się w danym momencie popularnością wydarzenia. No a Prima Aprilis jednak jest czymś, czego się spodziewamy, czymś, co jest raz do roku, więc trudno mówić o tym, że wpisuje się to w to, czym tak naprawdę strategia RTM-owa jest. No niemniej jednak Prima Aprilis to wyjątkowy dzień robienia żartów, psikusów, heheszkowania, śmieszkowania czy drobnych kłamstw, które są reakcją marek na konkretną tradycję. Przy okazji Prima Aprilis rośnie motywacja do tworzenia kontentu, którego celem jest nabrać odbiorcę i w moim przekonaniu marki powinny próbować, powinny ćwiczyć swoją zdolność do reagowania tu i teraz oraz osadzania swojej komunikacji w kontekście konkretnych wydarzeń. Dlaczego warto to robić? Dlatego, że stosunek wysiłku włożonego do efektu osiągniętego, jeśli nasza akcja się uda, bywa rewelacyjny. Poza tym nie ma kary za nieudane działania komunikacyjne. Ludzie nie wspominają nieudanych akcji tak długo, jak wspominają te, które były świetne i udane. Więc nawet jeśli teoretycznie zrobimy coś, co spowoduje kryzys, wywołamy niezbyt pozytywny dla nas szum, to w dobie dużego przeciążenia komunikacyjnego tak naprawdę za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał, nikt nie będzie pamiętał ani kontekstu, ani źródła, za to będą ludzie pamiętali markę. Kryzys też, tak to wynika z badań, rzadko przekłada się na kryzys wizerunkowy czy komunikacyjny, rzadko przekłada się na kryzys sprzedażowy. Zawsze jest takie ryzyko, że nasze działanie się nie uda, że ktoś poczuje się źle. No, to jest część tej gry i samo rzucenie czegokolwiek do sieci, do internetu jest już obciążone takim ryzykiem. Rzucamy komunikat i zawsze ktoś się może przyczepić, ponieważ trafiamy do grupy ludzi, którzy mają różne motywacje. Ślubna mowa granego przez Hugh Granta Charlesa, głównego bohatera filmu 4 Wesela i Pogrzeb, mogłaby być przykładem na to, że właśnie to, co mnie śmieszy, to niekoniecznie śmieszy ciebie. To, co wywołuje mój zachwyt, niekoniecznie wywoła twój zachwyt. Jak więc żartować, albo właśnie jak to zrobić, aby nasz dowcip się udał? No niestety muszę cię tu zmartwić, bo nie ma recepty, nie ma uniwersalnego przepisu na udane działania z okazji Prima Aprilis czy z jakiejkolwiek okazji, ponieważ każda marka jest inna. Mamy też do czynienia z zupełnie różną grupą docelową. Ale powinniśmy skupić się na takich trzech głównych składnikach, które mogłyby definiować dobrą czy też udaną kampanię, czy też taką, która będzie miała szansę na to, aby się udać. Po pierwsze jest to spójność z marką, z jej charakterem, sposobem komunikowania się, ponieważ brak spójności powoduje, że odbiorca komunikatu od razu orientuje się, że coś jest nie tak, że jest coś robione na siłę. Po drugie, wiarygodność, czyli chodzi o takie dopasowanie komunikatu, aby scenariusz wcale nie wydawał się niemożliwy, tak? Tylko w ten sposób jesteśmy kogoś w stanie nabrać. No i trzeci składnik to kreatywność, czyli nutka czegoś niestandardowego, ten smaczek, który sprawi, że nawet jeśli odbiorca nas zdemaskuje, a to jest część tej gry, to doceni nasz kunszt i się zaangażuje. Co roku pojawiają się mniej lub bardziej udane kampanie z okazji Prima Aprilis. Możesz sobie je samodzielnie wyszukać. Ja podam ci tylko jeden przykład.
Termy maltańskie, poznańskie termy maltańskie poinformowały, że z uwagi na obostrzenie związane z koronawirusem i zamknięciem akwaparków, chwilowo zmieni się ich charakter i baseny zostaną udostępnione dla fok z poznańskiego zoo. Brzmi to absurdalnie, ale w realiach lockdownu wcale się to nie wydawało tak nieprawdopodobne. Działanie wiarygodne i spójne z marką. Czy kreatywne? To już odbiorcy muszą to ocenić, ale komentarze wskazywały na to, że ludzie wchodzili w zabawę.